powodów, dla których mielibyśmy uparcie tkwić w przestarzałych XIX-wiecznych przesądach, także na odcinku rozrywek karnawałowych. A więc ubieramy się elegancko, to znaczy czarny garnitur, brązowe lub beżowe buciki, koszula obojętna, może być nawet w kratkę, natomiast krawat serdecznie radzę zawiązany na stałe na gumce. To bardzo praktyczne, szczególnie gdy ktoś będzie chciał złapać nas za krawat. Srodze się zawiedzie. W kieszonce marynarki zamiast przestarzałej chusteczki długopis lub dyskretnie wystający grzebień. Tak przystrojeni wybieramy się do eleganckiego nocnego lokalu. Przyszliśmy tu oczywiście po to, aby potańczyć, ale przyszliśmy sami. Zapraszanie partnerki wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami. Jest to niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy za okno, bo przecież w lokalu znajduje się wiele pań i zapewniam, że elegancki, a także znający zasady savoir-vivre młodzieniec z pewnością nie będzie miał żadnych kłopotów ze znalezieniem partnerki do tańca. Weszliśmy. Wybieramy sobie partnerkę, krążąc wśród stolików, przy których siedzą inni uczestnicy zabawy. Oglądamy dokładnie, nachylając się nad stolikami, ponieważ w lokalach światło najczęściej jest przyćmione i z daleka gorzej widać. Kiedy już obejrzeliśmy sobie wszystkie panie, podchodzimy do stolika, przy którym siedzi nasza wybrana. Kłaniamy się grzecznie i pytamy. Pan pozwoli? Bo spytaliśmy o pozwolenie oczywiście mężczyznę, który siedzi przy stoliku z naszą wybraną. Najczęściej oboje są zajęci sobą. Istnieje niebezpieczeństwo, że nie dosłyszą naszego grzecznego pytania. Dobrze jest więc najpierw trącić mężczyznę w ramię lub lekko potrząsnąć i dopiero wtedy spytać. Pan pozwoli? Reakcje mężczyzny mogą być różne. Może nam odpowiedzieć, ja nie tańczę. Wtedy wyjaśnimy, że chodzi nam o taniec z jego panią. Prawidłowa reakcja na naszą propozycję to zgoda. Najczęstsza jednak reakcja to odmowa. Nie odchodzimy wtedy, tylko mówimy grzecznie. Ale tylko jedną trójeczkę. Mając na myśli trzy tańce, które zazwyczaj łączone są w trójki, po czym orkiestra idzie na kolację. Jeżeli mężczyzna nadal się nie zgadza, mamy dwie możliwości. Albo zwrócić się bezpośrednio do kobiety, to znaczy ująć ją za rękę i pociągnąć w stronę parkietu, albo też dalej pertraktować z mężczyzną. Pan nie żartuje, bo ja żartów cholernie nie lubię. W tym momencie najczęściej podnosi się z krzesła pani, która nie chce dopuścić do tego, aby mężczyzna, z którym przyszła, zachował się niewłaściwie. Bo zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że ów mężczyzna jest wychowany znacznie gorzej od nas i będzie chciał wywołać awanturę. Niestety, dobre wychowanie nie jest na razie zjawiskiem powszechnym i mimo naszej uprzedzającej grzeczności możemy narazić się na potraktowanie niezgodne z zasadami nowoczesnego savoir-vivre. Do usłyszenia. Łapka w łapkę wszystko szło. Jedną nogą w nowym roku, a drugą w karnawale. Wszedł raz do mnie pacjent pod krawatem, w smokingu i z celofanem w ręcach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, ależ pan elegancki. A w czym rzecz? Pozwoli pani doktor, że najsampierw rozwinę celofan. Otóż go rozwijam. O, teraz długo, nic. O, a w samym środku kwiatek mały, czyli petit fleur, jak mówią żabojady, co się nie chcą zintegryzować z Europą. Dziękuję stukrotnie. Proszę bardzo. A teraz zgaduję, że nastąpią życzenia. Otóż to, chciałbym najsampierw życzyć, żeby pani doktor przypadkiem nie przystała do federalistek i sufrażystek, które się ostatnio zawiązali w kółko. Proszę pana, a czy ja na to wyglądam? Ja jestem na szczęście normalną. No, to życzę, żeby się pani do parlamentu nie dała wybrać. Jak wyżej, normalną. A ja życzę panu, żeby panu coś drgło. Domniemywam, że w sensie ekonomicznym. Jasne, nie jestem przecież tą, jakże jej tam, eutanazją, te. No. W sensie ekonomicznym.
i całemu społeczeństwu tak samo. Właśnie, i żebyśmy nigdy nie mieli nerwicy wegetatywnej, spadując poniżej wegetacji. Otóż to. I żeby nam obrodziły pszenica, rzepak i prywatyzacja. I żeby nam jak już kopstwa nie zagroziła prawicowa ekskrema. I żeby nam olszewiki nie mąciły i nie zrobiły w kraju erupcji. Złapał Kodżak olszewika, a ten zadrzał jak osika. I żeby się pan został makrelem. Wędzonym? Nie, giełdowym. I to takim, co sprzedaje tylko akcje Wedle. I żeby ta nowa kumeta, co ją odkryli w ramach astronomii, nie rąbła w ziemię za 132 lat, tylko żeby uległa zboczeniu. Tak, a teraz parę zmasowanych efektów medycznych, żeby państwo nie pomyśleli, że z nowym rokiem zaniedbaliśmy postęp naukowy. Jeszcze życzę całemu narodowi, żeby częściej sięgał, gdzie wzrok nie sięga, czyli do porozum, do głowy. A serce, żeby miał miękkie, jak żożoba, i to na całe szycie. Do siego roku. Do siego roku. Przepraszam, a pan może wie, co to jest dosi? Niestety, pani doktor, pojęcia nie mam, co to jest dosi. A to w takim razie pozostały nam już tylko drzwi. Do usłyszenia. Liberał, endek, patriota, mędrzec, półgłówek, ćwierć idiota. Codziennie bardzo się kłopoczą, czym nowym dzisiaj ich zaskoczą. Emeryt się bawi setnie, gdy mu zasiłek się obecnie. Chciałeś podskoczyć, wzwyż troszeczkę, już się wyciąga twoją teczkę. A już najzabawniejsza rzecz, prawo, co będzie działać wstecz. Do reszty zgłupiał stary świat. Co chwila stres, co moment szok. Prima aprilis teraz dros. W naszej ojczyźnie cały rok. Rządowy żart, sejmowy szpas, happening w Belwederze. Lecz wszystko nic, ponury widz, nikogo śmiech nie bierze. Już nas nie cieszy żart sąsiedzki, że związek rozpadł się radziecki. A skutkiem zjednoczenia Niemców ciągłe pogromy cudzoziemców. Partie się dzielą, Sejm się bawi. Tak jest, na prawo lewi, w lewo prawi. Co róż wybory niewesołe, gdy dół jest górą, góra dołem. I patrzy osłupiały kraj, czy to na serio, czy dla jaj. Do reszty zgłupiał stary świat. Co chwila stres, co moment szok. Prima aprilis teraz trwa. W naszej ojczyźnie cały rok. Rządowy żart, sejmowy szpas, happening w Belwederze. Lecz wszystko nic, ponury widz, nikogo śmiech nie bierze. Jedna różnica tylko jest, niestety, niewesoła. Że żartów tych przeważnie złych nikt jutro nie odwoła. Do reszty zgłupia stary świat. Co
stres, za moment szok. Prima aprilis, teraz trwa w naszej ojczyźnie cały rok. Prima aprilis. A u nas pod sufitu sfrunął balonik z napisem 2007. A co u Państwa? Witam, mam 16 lat i również świadomie spędzam Sylwestra w domowym zaciszu z rodziną i oczywiście moim ulubionym polskim radiem. Bardzo dziękuję za ten kabaretowy wieczór, a właściwie noc. Chciałbym za Waszym pośrednictwem życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkim słuchającym programu pierwszego dużo zdrowia, szczęścia i radości i pomyślności. I chciałbym bardzo pozdrowić moich rodziców i siostrę Małgosię, którzy razem ze mną słuchają teraz audycji, oraz moich przyjaciół i znajomych z internetu, którzy również Was słuchają. Wszystkiego najlepszego w 2007 roku. Podpisano Marek z Przemyśla. Dzięki za te życzenia i za list. Przypomnę Państwu, to bardzo proste. jedynka.przyjaciele@polskieradio.pl. Przekazujemy sobie życzenia w tę szczególną noc. A jeśli chodzi o te sugestie naszych Australijczyków, żeby przypominać, co przed nami, co będzie, to oczywiście tak. W najbliższych minutach. Wejdą, nie wejdą, Tadeusz Ross. Wcześniej nocne spotkania w pełnym blasku, Jerzy Kryszak. Jeszcze wcześniej jestem mimem, Marian Opania. I za chwilę baton speakerem, Andrzej Zaorski i Jerzy Kryszak. Oj, puszczaj, że skończę pieczaniu w piecu. Czy to jest konkurs na speakera? W zasadzie tak, ale... No to dawaj mnie pierwszą nagrodę w piecu. Chwileczkę, a pan kto? Bronisław Baton, pseudonim Beton. Ach, no witam starego radiowca. Tylko nie starego. Przepraszam. I nie radiowca. A przepraszam. Żebym kurczę pieczony w pysk musiał trochę pojeździć na radiowozie, to będą mnie do końca życia wypominać w pysk. A wtedy to było mniejsze, co? Mniejsze zło? Mniejsze z tym. Konkurs, dawaj mnie pan pierwszą nagrodę. Chwileczkę, przepraszam bardzo, najpierw będą eliminacje. Co, znowu? No, a czy wy w ogóle umiecie teraz eliminować? Kiedyś to były eliminacje. Siedzimy z majorem, Smith mu była. Major Smith? Konkretnie Smithowicz-Smithow, przewodniczący komisji Very good, komisja była, znaczy weryfikacyjna. I on mi tylko mówił, kawo, a ja wyprowadzał żem na podwórko i eliminował żem w pysk. Ależ panie Bronisławie, mamy dzisiaj inne czasy. Drogą konkursu będziemy obsadzać wszystkie stanowiska od spikera do premiera, od redaktora do dyrektora. To ja poproszę od razu tego Taja. A nie, to chce pan być od razu szefem Taj, telewizyjnej agencji informacyjnej. Kiedyś w Tajlandii. Aha. Wypad z Amerykańcami robiliśmy. Aha. A ja udawałem, żem głos ptaszków. To Major Smith mówił, że ze mnie świetna gugała. Naprawdę. Dawaj mnie te nominacje. Przepraszam, wszelako pańska dykcja. A co tam dykcja? Grądziowy talencik był. Kiedyś to ja nie miał żem dykcji. Kiedyś to ja nie wymawił żem czterech liter. A to ja wszystko wymawiam. No, ale żem się od jednego aktora nauczył. Od tego aktora, co potem był taksówkarzem w stanie... Wojennym. Dla mnie to był stan błogosławiony. No tylko coś z niego urodziło na okrągłym stołku. A ten aktor, co mnie uczył, to potem był posłem w parlamencie. Aha. Przedtem zresztą też. A, Cholubek. A to już go nie ma w Sejmie. Tam w dalszym ciągu Cholubek. Jak to? No co wyjdziesz na hol, to tu Ubek, tam Ubek. Przeczytać panu listę? Może jednak przeczyta pan parę słów z mojego tekstu, proszę. Proszę. No, bardzo proszę. 1625. 16:25. A co to jest? Program telewizji na dzień jutrzejszy. 1625. Dyma na star... Dymocista... Dynastia odcinek ostatni. Tak. 1700. Właśnie. Teleexpress. Tak. Dalej. Teatr dla dorosłych. Wszystkie jego świństwa. Dzieciństwa. Teatra dla dzieci, baśnie mojego dzieciństwa. No nie. Chwileczkę, co? Nie wziął pan okularów? Proszę.
pytam, czy nie wziął pan okularów. Zawsze jak coś ukradną, to na mnie kończy pyczony w pysk. Nie, nie, no nie chodzi mi o to, czy... Ja się pytam, czy nie ma pan swoich okularów? A po co mi okulary? Ja w nocy czarnego kota z zawiązanymi oczami na 100 metrów wyczuję. Tak śmierdzą te bestie. Tak, rzeczywiście. A propos kot. Ciekaw jestem, co się dzieje z pańskim słynnym psem Piorunem. Piorun. Co się stało? 13 grudnia nad ranem weszli my na spacer z Piorunkiem, a tu patrzą i jadą. Cztery pancerni i pies poszedł za nimi. Tak, to tragedia. Oj, tragedia straszna. Bo piesek nie znał miasta. Ajajaj. Jak go wysłali na Mazowiecką po Bugaja, to zgarnął z ulicy Bugaj Mazowieckiego. Aj. I historia potoczyła się, jak się potoczyła. Właśnie, a jak się potoczyła? Piorun 3 lata jeździł na suce, potem wylądował na placówce na Azorach, a po powrocie, och, to dopiero spotkał go pieski los. Bo gdy weryfikowali UOP, tak, pomyliły mu się komendy. Aha. I na hasło chodysz dawał chodu, a na komendę a podysz łasił się do komisji. A to pech. Nie wiem, pech. Intuicja. Dziś ma emeryturę mundurową, doktorat psychologii i budę na wiejskiej. No to może lepiej pan jeszcze poczyta. No dobra, proszę. Stary w kinie. W starym kinie. Działa... Nie działa? Nawalone? Nie, nie. Działa nawalone. A działa nawrone. Nie, 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 nie. Dziękuję panie Bronisławie, na pewno wygra pan ten konkurs, ale zaraz, nie dzisiaj. Zaraz, wpuści czy nie wpuści? Wpuści nie czy wpuść? Nie, nie, panie Bronisławie. I wpuści. Anielka wśród pijaków. Panie... Angielka wśród pijaków. Wśród pijatów. Angelika wśród... Panie Broni... O, Piorun? Wzięli dwa piwa i trochę wałówki, siedzą aż patrzą na skraju kocyka. Czerwone stoją mrówki. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Tadeusz rad jest tym mrówkom ogromnie, więc prowokuje je chlebkiem i miotkiem. Zosia zaś spuszcza oczęta swe skromnie i wieje od niej chłodkiem. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tadeusz przeróżne wyczynia sztuczki, to tutaj, to tam, znów miotku poleje, blezerek rozepnie ze sztucznej włóczki, a Zosia furt truchleje. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Zosia do Tadzia w serduszku ma zadrę, lecz głośno boi się krzyknąć pomocy, bo mrówki źle mogą odczytać adres i mogą wejść na kocyk. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tak to Adamie nasz wieszczu niemały, nic się nie zmienia w staraniach o damę. Różne na kocyk już Zosie siadały, a mrówki wciąż te same. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Nie wejdą. Za chwilę pani Kasia Jacka z Woźniaka, a wcześniej kulisy srebrnego ekranu
Ciekawe, czy odgadną Państwo od pierwszych słów, jaki film tym razem Andrzej Zaorski, Marian Kociniak. No a ja przypominam, jaki jest najlepszy adres w Polsce. Najlepszy adres na świecie nawet. Dziś to jest jedynka.przyjaciele@polskieradio.pl. Szczęśliwego Nowego Roku życzę, to Kamio wykorzystał, szczęśliwego Nowego Roku życzę Topolowi, Markowi, Małgosi, Tomkowi, kreska N, Konserwie, Fanowi, Networkowi i innym maniakom mediów publicznych. jedynka.przyjaciele@polskieradio.pl. Parament Pictures. Prezent ujął kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były. No. Najlepiej jak ten młody, Wiczka się nazywa, nie? Widzi, że Jaćka stoi przy studni, więc sam też podchodzi i hop, hop, woła, że to niby echa przyszedł posłuchać. Akurat. To ona też. Hop, hop. I tak się coraz bliżej do siebie przysuwają, przysuwają. No. On jej zerka w dekolt. A cześć. I mówi, z bliska to ty starzej wyglądasz. To palnął. Tak. Nie, to ona jego palnęła, się pokłócili. W ogóle to ich rodziny się ze sobą kłóciły. Na początku to się pogodzili, ale potem się pokłócili. Bo jak się godzili i zaczęli się przez płot całować, to się płot zawalił i się wszyscy poprzewracali. Wszyscy? Na ziemi. O rany! No więc się zaczęli kłócić. Bo oni, znaczy Kargule i Pawlaki, przyjechali na ziemię odzyskane, a kłócili się jeszcze za Bogiem. Najbardziej zawzięta była babka Pawlakowa. Zawsze dwa granaty przy sobie miała na Kargula. I jak na proces do miasta jechali, to synowi dała na wszelki wypadek. Tylko Wiczka i Jaćka nie czuli do siebie nienawiści. I jak starzy do sądu, to oni dostadały dosłownie. Bo Pawlaki mieli maszynę mockarnię, a Kargule pas gumowy do niej. Więc młodzi założyli pas, młócą zboże. Ale poczekaj. Jaćka z góry zrzucała snopki, a Wiczka ładował do maszyny. Ale co chwila w górę zerka, a tam skrable nóżki widać. Więc pyta, Jaćka, pomóc ci? Ona mówi, dam sobie radę. No to on się zasępił, ale znowu pyta, może ci pomóc? Ona, nie, dziękuję. Twarda sztuka. To on chwilę pomedytował i mówi, no to ci pomogę. Ale ciężka praca była, zmęczyli się i pospali. A tu starzy z miasta wracają, jak ich zobaczyli, to Pawlak zapas od spodni, Kargul zapas od młockarni i na śpiochów. Ale Pawlak się potknął i wywalił. Nie! No, jeszcze niechcący Kargulowi przylął. Rady! Ten Pawlak to mi się w ogóle najbardziej podobał. Był najśmieszniejszy, bo się ciągle wywracał. Albo chociaż potykał. Jak jego żona rodziła, to można było boki zrywać, no. Bo poleciał po doktora do miasta. Ulica pusta, tylko jedna walizka na rynku leży. No i ten niezdarny oczywiście musiał na nią wleźć. To było takie komiczne, że nie. Albo jak krowę gonił, to wpadł w dołek i się wywalił. To mówię ci, cała sala ryczała. Ja się nie dziwię. A zawzięty był? Synowi na Jaćkę spojrzeć nie dał. Bo w ogóle zaczęło się od tego, że Wiczka dostał kota. Na punkt Jaćki? Tak. Nie, na targu. Dał za niego dwa worki pszenicy. A kota kupił w worku? Nie, w klatce. Dwa worki pszenicy i rower. Waria czy co? Oj, bo zobaczył Jaćkę z młynarzem. A jeszcze przedtem, jak Pawlak lekarza szukał i się na walizce wrócił, to słyszy ręce do góry. Jakiś czort celuje do niego z karabinu. I konia chce zabrać. Ale skończyło się, że mu młynarza za bańkę samogonu sprzedał. No i wracają, a tam już żona urodziła, więc młynarza na ojca chrzestnego. A kto grał tego ojca chrzestnego? A nie, jakiś nieznany aktor. Aha. Nie, bo myślałem, że wiesz. Ale nie ma matki chrzestnej, rozumiesz? To młynarz poleciał i przyprowadził Jaćkę, a sam do kielicha, raz, drugi. Lubiał wypić, co? Masz. A potem znalazł całą beczkę z wodą, tą gębę zanurzył i pił z 5 minut. Ja cię przepraszam. A potem zrobił 2 kroki i wywalił się. Nie mów. No, to było najlepsze, bo jeszcze zeza dostał. Więc jak Wiczka zobaczył Jaćkę z nim, nie? To cichcem za nimi. A oni na targ, gdzie konie w paczkach z Unry przysyłali. Stary Kargul chciał wybrać najmocniejszego. Ale ten szarpnął lejcami i Kargul się wywalił. Znowu śmiechu było co niemiara. I wtedy młynarz zdjął marynarkę, chciał zaimponować Jaćce. Złapał sznura, zrobił z niego lasso i tak zaczął kręcić nad głową. To koń się przestraszył, skoczył na stół, gdzie siedziała komisja i znowu się wszyscy przewrócili. To myślałem, że mnie kolka złapie ze śmiechu.
Ale potem Wiczka dzielnie ujarzmił konika i z Jaśką jeszcze z drugą szkapą uciekli, bo nie było dla nich życia w tych ciągłych kłótniach. Na szczęście babcia Pawlakowa, ta najbardziej zawzięta, umarła i rodziny mogły się pogodzić. Wszystko się dobrze skończyło. To komedia jest. No ale śmieszne też było, jak tego kota przywieźli i Kargul zwabił go do siebie i uwiązał na sznurku. To Pawlak, który przecież kota kupił, nie? Złapał w złości za dubeltówkę, jak strzelił, to z kota nawet mokra plama nie została. Nie gadaj! No, albo jak Kargulowa krowa wyszła w szkodę, to Pawlak tak ją popędził, że wlazła na miny i rozerwał ją na strzępy. O rady! Ale najlepiej, jak na koniec przyjechał brat Pawlaka z Ameryki po ziemię do kwiatu i Kargul mu dał swojej ziemi. No więc dalej się godzić, całować, przepraszać. I tak się przez płot całowali, że się płot znów wywalił. Nie! I znów się wszyscy przewrócili. Wszyscy? A niech ja w domu nie dotrzymam. Wszyscy jak jeden mąż z żoną i dziećmi, sami swoje rodziny. A niech nie! Ale kino! Czasem do mnie trafi, znajdzie miejsca na parafii, gdzie jest cicho, jakby makiem zasiął. W jednym z takich miejsc za kioskiem, w oficynie na Klucz Borskiej, mieszka na parterze pani Kasia. Nie jest stara ani młoda, wie, że już nie ta uroda, lecz uśmiecha się i jakoś sobie radzi. Zanim wstanie dzień nad miastem, nie śpi już i do 13:00 pani Kasia, mówiąc wprost, prowadzi. Pani Kasi, kupić jest najlepiej. U pani Kasi, wcześniej jest niż w sklepie. U pani Kasi, trunki przenajczystsze. Bo pani Kasia walczy z bimbrownictwem. Cicho u niej i spokojnie, zamieszkała tu po wojnie. Twoje dzieci wykształciła jak należy. Zawsze przestrzegała prawa, lecz że zmieni coś ustawa, od rzeźkości pani Kasia już nie wierzy. Dla siebie, nie dla korzyści, raz na tydzień okna czyści, raz w miesiącu zmienia też firankę. W pas się jej milicjant kłania, a spod trójki pani Mania obiecała jej załatwić zamrażarkę. Pani Kasi, czysto jak w aptece. Pani Kasi, schowek jest za piecem. Pani Kasi, kupić możesz zawsze, a pani Kasia czci ustawodawcę. Staje handel, gdy w niedzielę pani Kasia po kościele drobnym kroczkiem maszeruje hen na cmentarz. Mąż był dobry, chociaż pijak, syn abstynent, za to żmija, twoje wnuków już jej wpisał na inwentarz. Po obiedzie, gdy posmywa, pani Kasia odpoczywa, w końcu ona cały dom na barkach dźwiga. A wieczorem przy stoliku liczy w małym zeszyciku, znów za tydzień wzięła więcej niż sztygar. Jeśli może zdzierać z ciebie ponal te 200, niech weźmie jeszcze ona. Tej z ponalu forsy próżno szukać, pani Kasia wychowa za to wnuka. Na panią Kasię naprawdę nie ma mocnych. Nie panią Kasię straszyć sklepem nocnym. Do pani Kasi wstąpcie przy okazji. Jedna uwaga, pukać 4 razy. Śpiewał Jacek Zwoźniak. Jacek Zwoźniak jeszcze wystąpi w naszym programie. Tak patrzę na scenariusz. Dużo tego znakomitego jest. Po godzinie 2:00 mniej więcej będzie również Jacek Klejf. Będzie Michał Tarkowski na przykład. Będzie Kapela Czerniakowska. Będzie jeszcze Irena Kwiatkowska i Andrzej Kopiczyński, i Andrzej Szczepkowski, i Jerzy Rostkowski, i Ignacy Machowski. Niewiarygodne, że tacy znakomici aktorzy tworzyli i w zasadzie tworzą nasz kabaret. No a co przed nami? Przed nami kolejna piosenka, za chwilę ją zapowiem, a wcześniej życzenia.
do siego roku dla najwspanialszego polskiego radia. Dzień bez was to stracony dzień i mojej przyjaciółki z lat dziecinnych, Marysi Myszki Kacen-Ellen-Bogen. Niestety nie znam jej aktualnego adresu. Tak często myślę o Myszce i marzę o naszym spotkaniu. I podpisała się pani Hanna Modrzejewska-Johansson. Może dzięki temu listowi okaże się, że kogoś połączymy. jedynka.przyjaciele@polskieradio.pl i przed nami Joanna Jerzewska i Marian Kociniak. Dokąd idziemy? Dokąd idziemy, po co dążymy, czego pragniemy, o czym marzymy? Ktoś z boku może zamyśli się i powie: nie wiem, ale ja wiem. Świat prywatny, niepowtarzalny, na miarę naszych lat i naszych marzeń realnych. Nad przyzwyczajem murem bez zielska, ropuch i szarańcz widzę już sztuczną naturę w dość naturalnych rozmiarach. Las w nylonowej mgle, pełen komfort i luksus, wszystko z papier-mâché, elany, folii i sztruksu, styropianowe zwierzątka i betonowa ruń, plastikowa Biedronka, a ludzie z gliny i lnu. Dokąd idziemy, skąd przyjdziemy, skąd przybywamy? Co przyniesiemy, ile wytrwamy? Na usta nieraz ciśnie się krzyk. Na usta nieraz ciśnie się krzyk. To podświadomość ostrzega by. Dokąd idziemy, skąd przybywamy? Dokąd idziemy, skąd przybywamy? Dokąd idziemy, skąd przybywamy? Dokąd idziemy, skąd przybywamy? Idziemy, skąd przebywamy. Noc na ogół pochmurno, zapadami deszczu, większe przejaśnienia na południowym wschodzie i tu na ogół bez opadów. W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, maksymalnie od 5 stopni na Podlasiu do 9 na Śląsku. Wiatr dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Minęła godzina pierwsza. W programie pierwszym Polskiego Radia wiadomości. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Od godziny mamy nowy 2007 rok. Prezydent Lech Kaczyński powiedział w orędziu noworocznym, że 2006 był dobrym dla Polski rokiem pozytywnych procesów w gospodarce, spadła przestępczość, a władze realizowały stanowczą politykę obrony interesów Polski za granicą. Lech Kaczyński powiedział też m.in., że po raz pierwszy od wielu lat ponad połowa Polaków jest zadowolona z kończącego się roku. Na zakończenie orędzia prezydent złożył życzenia Polakom w kraju i za granicą. Chciałem wam wszystkim życzyć w roku 2007 jak najmniej trosk, jak najwięcej radości, powodzenia i w życiu zawodowym, i w życiu osobistym. I tego, żebyśmy w końcu roku 2007 mogli powiedzieć, że jesteśmy jeszcze bardziej dumni z naszej ojczyzny, Polski. Orędzie prezydenta nadał program Pierwszy Polskiego Radia i Pierwszy Program Telewizji Polskiej. Kontrakt gazowy między Białorusią a Gazpromem został podpisany. Zawarcie porozumienia potwierdzili szef rosyjskiej kompanii gazowej Aleksiej Miller i pierwszy wicepremier Białorusi Władimir Siemaszko. Siemaszko powiedział, że kontrakt został podpisany po negocjacjach odbywających się w trudnej atmosferze i na warunkach niekorzystnych dla Białorusi. Białoruś zgodziła się płacić Gazpromowi po $100 za 1000 metrów sześciennych gazu. To przeszło dwa razy więcej niż cena płacona przez Białoruś w 2006 roku. Negocjacje trwały do ostatniej chwili. Umowę podpisano na dwie
minuty przed północą czasu rosyjskiego. Gazprom zapowiadał, że jeśli porozumienia w sprawie nowych cen gazu nie będzie do północy, to w nowy rok o 10 nastąpi odcięcie dostaw na Białoruś. Z kolei Mińsk zapowiedział odwet w postaci odcięcia tranzytu rosyjskiego gazu na zachód. Bułgaria i Rumunia z nowym rokiem zostały nowymi członkami Unii Europejskiej. 2007 rok powitano tam o godzinę wcześniej niż w Polsce. Komisja Europejska podkreśla, że to szóste w kolejności rozszerzenie i jest dokończeniem ostatniego rozszerzenia w 2004 roku o 10 nowych krajów, w tym Polskę. Najwyżej w Polsce witano nowy rok w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu w Tatrach, czyli ponad 1987 metrów nad poziomem morza. Nowy rok na Kasprowym Wierchu przyniósł 4-stopniowy mróz i zachodni wiatr dochodzący w porywach do 60 km na godzinę. O północy widzialność była bardzo dobra, wynosiła 50 km i pozwalała obserwować fajerwerki na całym Podhalu. Zimny wiatr nie zniechęcił olsztyńskich morsów, którzy pożegnali stary rok i powitali nowy tradycyjną kąpielą w jeziorze. Członkowie olsztyńskiego klubu morsów spotkali się jak zwykle na nabrzeżu największego olsztyńskiego akwenu, Jeziora Krzywego. Po rozgrzewce morsy zanurzyły się w wodzie, życząc publiczności zgromadzonej na brzegu dosiego roku. Podajemy rybacką prognozę pogody. Prognoza na obszar Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego ważna do godziny 13 dnia 1 stycznia. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż z ośrodkiem 995 hektopaskali nad Łotwą przemieszcza się na północny wschód. Słaby klin wyżowy z nadpołudniowej Skandynawii, Danii i Niemiec rozbudowuje się na wschód. Rozległa zatoka niżowa z nad Wyspy Brytyjskich pogłębia się i przemieszcza na wschód. Ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyku Południowym. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku Południowo-Wschodnim. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni skręcający na południowo-zachodni 7 do 8, wzrastający na 9 do 10 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 6, z Zatoki Pomorskiej 3 do 4, później 4 do 5. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego skręcający na południowo-zachodni 8 do 9, przejściowo słabnący na 7 do 8 w skali Beauforta. Stan morza 6, przejściowo 5, Zatoki Gdańskiej 4 do 5, przejściowo 3 do 4. Temperatura około 6 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Okresami opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 9 do 10, wzrastający na 10 do 11 w skali Beauforta. Prognoza dla polskiej strefy brzegowej. Ostrzeżenie przed sztormem. Wiatr zachodni skręcający na południowo-zachodni 6 do 8, wzrastający na 7 do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, przejściowo 3 do 4. Zalewu Wiślanego 3 do 4, przejściowo 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Prognoza dla Zalewu Szczecińskiego i Zespołu Portów. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Wiatr południowo-zachodni 4 do 6 w skali Beauforta, miejscami porywy do 7 w skali Beauforta. Stan zalewu 2 do 3. Temperatura powietrza od 4 stopni w nocy do 8 stopni w dzień. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Wiatr południowo-zachodni 4 do 6 w skali Beauforta, wzrastający na 6 do 8. Podaliśmy rybacką prognozę pogody. Zrób kabaret, po prostu zrób kabaret. To takie proste, choć przecież tak jest stare. Więc się nie tłumacz, że wszystko jest źle. Ale po prostu uśmiechnij się. Zrób kabaret, po prostu zrób kabaret. Między dialogi, piosenek, już parę. Zaproś publiczność i często jej daj. Potem recytuj, śpiewaj i graj. Zrób kabaret. Po prostu zrób kabaret. W szkole w klasie pierwszej A pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża oraz Zisia, co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie, co im jest i najgorsze, że to często im się zdarza. A tymczasem Stasioryś oraz ten najstarszy z dzisio namawiają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się, jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już u Stasia starych nie ma ta wolna. O, będzie bal, o, będzie bal, o, będzie bal, na muzykę, tańce dzikie i pięć lal, i pięć lal.
Już Gabrysia o tym wie, powie Zosi z drugiej C. Tamta Litce, co całować się już umie. Przyjdzie Danka, ta od Janka, co nie wierzy już w bocianka. Wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych nie ma chata wolna, o będzie bal, o będzie bal, o będzie bal. Na muzykę tańce dzikie i pięć lal, i pięć lal. Gdy nazajutrz zapadł zmrok, wszystkie przyszły, jedna w kąk, dwie warkocze, gręczna gładko, uczesane. Noc zaczęła się od tank, z dziś o z Litką grawa bank, pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie. No tylko Rysio nam wzrok miał mętny, no. Zresztą coś obraza ręczny. Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi. Zgasło światło, cisza była po chwili. Z pokoiku wyszedł Zdzisiu, gdzie do Litki się sposobił i do Stasia mówi cicho: Stachu, Stachu, co, jak to się robi? Nic się nie zmieniło. Ciągle nie wiemy do końca, jak to powinno wyglądać. No, ale będzie jeszcze trochę tej Zenon Laskowik, będzie Mamuśka w dwóch częściach, co podkreślam, trochę później, za kilka, może kilkanaście minut. Wcześniej bajki Pan Sułek i Pani Eliza i potem Inwokacja, to Jeremi Przybora i przypomnienie jedynka.przyjaciele@polskieradio.pl. Australia, bardzo dobrze, bo oni już są w nowym roku, podobnie jak my, z tym, że oni wcześniej. Szczęśliwego i zdrowego tego roku wszystkim kumplom i znajomym życzą. Tomek, Henia, Basia, Maciek, Ślusarczykowie z Sydney. Najlepsze życzenia i wielkie dzięki za internetowy stream dla Polski. Inwokacja Jeremi Przybora, wcześniej bajki Pan Sułek i Pani Eliza. Ja tam byłam, miód i wino piłam, po brodzie kapałam. A w gębie nic nie zostało, znam. Nie śpi pan, panie Sułku? Nie śpię. A ziewał pan cały czas? To z ludów. Oj, opowiadam panu już czwartą bajkę, na dobranoc i nic. Bo spać mi się nie chce, słowo honoru, jak ja cierpię. To straszne cierpieć na bezsenność w pana wieku. No nie mogę zasnąć za nic. Jeszcze coś panu opowiem, prawda? No chyba tak, chociaż przestałem już mieć nadzieję, opowiada pani długo i nudno. Opowiem jeszcze raz. Może tym razem przyjdzie do pana Senek, panie Sułku. Oj, tak mi pana żal, biedo. A niech się pani tak nie lituje, nie lubię tego słowa honoru. Nie jestem już takim dzieckiem. Kochanemu mężczyźnie też opowiada się bajki na dobranoc. Skąd pani może o tym wiedzieć? Kochała się pani kiedyś w jakimś innym mężczyźnie? Skąd? Kocham pana pierwszą niewinną miłością mojego życia. Mimo tego wiemy, jak należy postępować z ukochanym. Opowiem panu o koniku garbusku, dobrze? Drugi raz o koniku garbusku. Albo o królewnie Śnieżce. I siedmiu krasnoludkach, czy tam liliputach, tak? Znam. Więc może o smoku siedmiogłowym? Po czymś takim na pewno nie usnę. Straszyć mnie tu będzie. To musi być coś łagodnego, miłego. Wiem, panie Sułku. Co? Opowiem panu o księżniczce na ziarnku grochu. A o co tam chodzi? Księżniczka ciało miała tak delikatne. O, znowu jakieś świństwa. O, jest to subtelna, niezwykle opowieść, panie Sułku. Wiem przecież, co można, czego raczej unikać. Więc jak było z tą księżniczką?